Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat, temat dramatów w show biznesie, a dokładnie na tapetę weźmiemy dramaty ze ścianki. No bo kto z nas, przeglądając portale plotkarskie, nie patrzy na nie najpierw? Portale też kochają te artykuły, bo klikacie w nie najczęściej, więc nie obrażajcie się, że to mówię, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie patrzył, jaką wpadkę tym razem zaliczyła gwiazda. Gwiazdy bardzo skrupulatnie szykują się na takie imprezy, bo wiedzą, że będą pod obstrzałem mediów. Ale nie oszukujmy się, gwiazda nie chodzi na imprezę dlatego, że lubi, fotoreporter nie robi jej zdjęć dlatego, że lubi, stylistka też nie dobiera ubrań dlatego, że lubi, a portal nie publikuje zdjęć dlatego, że lubi, tylko dlatego, że to się opłaca. Show biznes. Oczywiście są takie gwiazdy, które nie obrażają się za swoje wpadki na portalach w imię zasady, nieważne jak mówią, ważne by mówili. Ale jednak większość gwiazd dba dobrze o swój wizerunek i nie podoba im się to, że są przyłapane na takich właśnie wpadkach. Oczywiście nie wszystkie wpadki zdarzają się na imprezach i na ściankach. Są też takie wpadki, które śnią się po nocach gwiazdom i chyba to są najgorsze wpadki wizerunkowe, jakie mogą się wydarzyć. Mamy takich kilka przypadków i tu pozdrowienia dla Radka Pestki. Co jest? Jezus, śniło mi się, że zamiast tobie to wszystkie swoje erotyczne zdjęcia wysłałam na fanpage'a. Jaka babska psychika. Dzisiaj wyjście na ścianki to nie lada zadanie, o ile gwiazda nie szykuje się miesiącami, bo czasem jest tak, że projektant już kilka miesięcy wcześniej szyje dla gwiazdy specjalną kreację na daną imprezę. Ale nie wszystkie imprezy są aż tak ważne i gwiazdy czasem korzystają z pomocy stylistów. Godziny przed lustrem, makijażystka, fryzjer, potem zdjęcia w domu, fotosesja, żeby sprawdzić, czy flesz niczego nie prześwietla i czy makijaż jest w porządku. No a potem okazuje się, że na imprezie pojawia się druga gwiazda w takiej samej kreacji. Kochana, czy ty masz taką samą sukienkę jak ja? Może i taką samą, ale co najmniej dwa rozmiary mniejszą. O, chyba dwa lata temu. No i na pewno wszyscy znacie rankingi, która gwiazda wyglądała lepiej w tej samej kreacji. A jeżeli kreacje są na jednej imprezie te same, to już w ogóle masakra, co za wpadka, pojawiły się na jednej imprezie w tej samej kreacji. Niby nic, a jednak. No bo żadna z nas nie lubi być porównywana do koleżanki z branży i to jeszcze takiej, którą nie do końca lubimy. Halo? Halo, Krzysiek? Czy ty widziałeś ten ranking? Jakie 70%, że niby ona lepiej niż ja? Jak to nie wiesz, jaki ranking? To kto jest tu moim menadżerem? To się dowiedz, co to za ranking i dowiedz się, co to za ludzie i do nich zadzwoń. Czy to jest jasne? Dlaczego tak się dzieje? Przecież to powinna być sytuacja zaplanowana i żadna z takich wpadek nie powinna się przydarzyć. Ale dzieje się tak albo dlatego, że projektant jest nieroztropny i nie zapytał, na jaką galę idą nasze gwiazdy, albo stylistka po prostu nie dopytała drugiej stylistki u projektanta, czy na pewno nie pojawią się na takiej samej imprezie w tych samych sukienkach. No albo gwiazdy mają po prostu sukienkę z sieciówki, bo tak oczywiście też się zdarza. No szczególnie u gwiazd, które mają bardzo duży przebieg imprezowy i potrafią być na 30 imprezach w miesiącu. Kochana, a ile dałaś za tą sukienkę? 3,5 tysiąca zaraz po premierze. No to wiesz, chyba musisz jeszcze popracować nad swoimi kontaktami i wizerunkiem, bo ja dałam 2,5. To ciekawe. Dziewczyny, pamiętajcie, żeby oddać mi tę sukienkę jutro o 12 do showroomu, bo potrzebuję na sesję. Dzięki, na razie. Tak, moi drodzy, wypożyczenia w showbiznesie to żadna nowość. Najgorsze, że gwiazdy czasem się do tego nie przyznają. Znany jest przypadek jednego wokalisty, który wypożyczał limuzynę na wszystkie imprezy, a tak naprawdę jeździł makizem. Ale tak naprawdę najgorsze i najczęściej przez was klikane są wpadki tak zwane przeze mnie biustowo-genitalne. No i jeżeli wyjdzie nam jakaś bielizna, no to od razu jest tytuł. Co za wpadka, po prostu sutek, gwiazdy na wierzchu, albo biustonosz, albo majtki.
No i tutaj niestety sięgamy do najgorszych naszych instynktów. Trzeba się do tego przyznać. Klikamy w to zdjęcie, żeby zobaczyć majtki gwiazdy. Jakbyśmy byli zdziwieni, że gwiazda nosi majtki. No ale cóż, zdarza się. Nawet w polskim show biznesie zdarzyły się przypadki, gdzie była po prostu rozprawa o to, czy gwiazda miała na sobie bieliznę, czy nie. Kilka razy zdarzyło się to faktycznie, nawet raz w zeszłym roku u jednej pięknej Miss. Ej, dziewczyny, Rozenkowa wydała nową książkę. No i? Super wyglądała. Ej, i wyszły jej majty. Pokaż. To, o czym powiedziałam na początku, że gwiazdy sobie robią sesję zdjęciową przed wyjściem na imprezę, wcale nie jest takie zabawne, bo możemy zaufać stylistce i potem okaże się, że mamy taką samą kieckę jak inna gwiazda i możemy zaufać też makijażystce, a potem okazuje się, że mamy jakieś dziwne cienie pod oczami albo na przykład plamy na twarzy. To się też wielokrotnie zdarzało, ponieważ makijaż w świetle dziennym wygląda świetnie, ale w świetle fleszy może już wyglądać niefajnie. I to jest jedna właśnie z wpadek bardzo częstych. Źle dobrany makijaż, zbyt mocny, albo po prostu jakiś z błędami, no można tak powiedzieć, po prostu z plamami albo z prześwietleniami. Ale też czasem zapominamy, że gwiazdy są po prostu ludźmi i za wpadkę uznajemy chociażby spoconą pachę. Ostatnio widziałam takie tytuły, co jest dla mnie bardzo dziwne, dlatego że no nie ukrywajmy, że te wszystkie flesze powodują, że temperatura na imprezie jest bardzo gorąca i każdemu może się to zdarzyć. Na dziś to już wszystko, ale jestem ciekawa, czy macie jeszcze jakieś wpadki, o których chcielibyście posłuchać. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. W scenkach, które odegrałyśmy z Sylwią, widać, że gwiazdy nie zawsze są dla siebie miłe. No niestety, jest to biznes i czasem wyścig szczurów. Też kochana, już chyba będę lecieć. Do topa. Ale w świecie show biznesu też zdarzają się prawdziwe przyjaźnie, więc nie traćcie wiary i nadziei. A ja czekam na Wasze opinie. Jestem ciekawa, jakie kolejne wpadki chcielibyście zobaczyć. Dajcie mi znać, czy odcinek Wam się podobał w komentarzach oraz łapkami w górę. Czekam na Was na moim kanale i bardzo proszę o subskrypcję, bo to będzie dla mnie mobilizacja do tworzenia nowych materiałów. Cześć, do zobaczenia!